Sportowy poziom piątkowego meczu na Jastorzy był godny hitu kolejki Ekstraligi. Obie drużyny stworzyły bardzo dobre widowisko, choć kibice gospodarzy mogą po tym spotkaniu czuć spory niedosyt. Raz, że do remisu zabrakło niewiele, a ostatnie sekundy mogły przyprawić mniej odporne jednostki o zawał serca. A dwa, mistrz Polski pokazał klasę i zasłużył na 3 punkty, rewanżując się za porażkę na własnej tafli. Trener JKH GKS Iży Reznar postanowił po raz kolejny dać szansę gry Kamilowi Kosowskiemu kosztem Ramona Sopko. Czy była to dobra decyzja? Na pewno popularny Kosa nie zawiódł oczekiwań kibiców, choć czasami brakowało mu pewności w grze na przedpolu. Pierwsza tercja rozpoczęła się od huraganowych ataków Sanoka. Kosowski uwijał się jak w ukropie, broniąc strzały Józefa Witka oraz Iwo Kotaski. Jednak w 11 minucie musiał skapitulować, gdy krążek do jego bramki skierował Maciej Mermer. Radość gości z prowadzenia na szczęście dla gospodarzy trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. Przytomnym podaniem na wolne pole popisał się Mirosław Zatko, a Richard Kral zrobił to, co Tygrysy z Leśnej lubią najbardziej. Po bramce dla Jastrzębian mecz się wyrównał, a tempo gry nieco spadło. Na drugą tercję nasi hokeiści niestety zapomnieli zabrać z szatni koncentracji. Niektórzy kibice nie zdążyli jeszcze wrócić z przerwy, a JKH GKS przegrywał 1-2, gdy bramkę na wagę prowadzenia strzelił Witek. Gospodarze rzucili się do odrabiania strat, ponownie licząc na szybkie doprowadzenie do remisu. Jednak umożliwił im to dopiero pobyt ulubieńca publiczności Krzysztofa Zapały na ławce kar. W 30 minucie niewątpliwy bohater piątkowego starcia Przemysław Odrobny w fantastyczny sposób wybronił strzał Mirosława Zatko. Ale dosłownie kilkanaście sekund później w bliźniaczej sytuacji musiał skapitulować po uderzeniu Petra Lipiny. Gospodarze liczyli na przejęcie inicjatywy. W 34 minucie na ławkę kar powędrował kolejny zawodnik Sanoka. JKH GKS skupił się na ataku i przez niemal 2 minuty oblegał Królestwo Odrobnego. Niestety nasi hokeiści zapomnieli o obronie i na kilka sekund przed końcem kary Sanok wyprowadził zabójczą kontrę, po której ostatni krążka dotknął Mateusz Bryk, dla którego piątkowy mecz nie był najszczęśliwszym występem w życiu. Chwilę później pod bramką Sanoka doszło do regularnej bójki, po której w sumie 14 minut kar otrzymał szczególnie aktywny w tym aspekcie Dariusz Gruszka. Do trzeciej tercji Jastrzębianie przystąpili najwyraźniej bez większej wiary w zwycięstwo, bo ich ataki raz po raz rozbijały obronę gości. Na dodatek Sanok groźnie kontratakował i po jednej z takich kontr nasza defensywa nie popisała się, zostawiając samego Martina Wozdeckiego, który podwyższył rezultat na 4-2. Z gospodarzy uszło powietrze i wydawało się, że w tym meczu nic się już nie zmieni. Na nieco ponad minutę przed końcem trzeciej tercji czas wziął Iży Reznar, ale większość kibiców uznała to za przysłowiową musztardę po obiedzie. Z tafli zjechał Kosowski, a gospodarze rzucili się do odrabiania strat. W efekcie na 53 sekundy przed ostatnią syreną kontaktowego gola strzelił Radek Prochaska. Yeah!
szeregach kibiców Przyleśnej wróciła nadzieja na zdobycz punktową. Tym bardziej, że na pół minuty przed końcem zagraniem sezonu popisał się Wozdecki, który przez pół tafli jechał obok Krążka pędzącego na opuszczoną przez Kosowskiego bramkę. Czech, przekonany o tym, że guma wpadnie do siatki, nie dotknął jej, w efekcie czego przy aplauzie i śmiechu publiczności minęła ona słupek o kilka centymetrów. Na szczęście dla niego i całej drużyny gości, mimo kolejnego oblężenia bramki Przemysława Odrobnego, wynik 4-3 dla gości utrzymał się do ostatniej syreny. Tak, był to bardzo ciężki zapas po taktycznej i hernej stronie. Aj kiedyśmy się dostawali do wiedzenia cały zapas, cały mecz, domácí boli nezlomní a stále dokázali odpovedať. Po štvrtom gole už sme si mysleli, že už to je v poriadku, ale domáci sa nevzdávali, dostali nás pod tlak, strelili nám kontaktný gol a nakoniec ten tlak sme aj ustali, ale musím povedať, že s veľkým šťastím. Ale myslím si, že podľa priebehu zápasu táto tri body sú pre nás zaslúžené. No dzisiaj na pewno nie można odmówić chłopakom walki, walczyli do samego końca, co było widać tutaj w końcówce trzeciej tercji. Myślę, że zadecydowały tutaj, w takim wyrównanym meczu zadecydowało tutaj parę błędów. Tak jak mówiłem, z taką drużyną, tak jak mówię, jak Sanok, trzeba grać w każdym elemencie bardzo dobrze. Dzisiaj troszeczkę nie wychodziła nam gra w przewagach, ale myślę, że naprawdę chłopakom nie można odmówić dzisiaj walki. I myślę, że to jest dobry produkt prognostyk przed Krakowiem. Salamon jest chory, tam przeziębiony jest, także już jak jechaliśmy do Torunia, nie grał mecz, mimo że pojechał, także nie grał, dlatego że w autobusie w czasie drogi okazało się, że już jest mocno zainfekowany. No i czy to był jakiś problem, że musieliście nagrać na trzy? Oczywiście, jasne, jeżeli zawodnik wypada z podstawowego składu, zawsze to jest problem.